odróżnia in plus w stosunku do innych partii, innych ugrupowań, się to młodzi zajmują czołowe miejsce na listach. Moja skromna osoba to jest pierwsze miejsce, to jest drugie, czwarte, także takie przyzwoite mandatowe miejsca, bo to nie sztuka młodymi listę dopełnić na dalekich miejscach po to, żeby się nazywało, że są, a czym innym jest danie ich naprawdę dobrych miejsc, także w sposób realny mogą włączyć się do tej walki wyborczej i mają duże szanse zostać radnymi. Po pierwsze chcemy przedstawić siebie, to kim jesteśmy, a po drugie kilka propozycji, taki wyciąg z programu PiS dla Gdyni, który odnosi się, może interesować bardziej. Nazywam się Michał Bobot, startuję do Rady Miasta Gdyni z pozycji numer 2 z listy PiS w okręgu obejmującym Chylonie, Pustki Cisowskie, Dęptowo i Cisową. Jestem jednym z młodszych kandydatów na liście PiS w Gdyni, mam 25 lat. Jeżeli chodzi o mój dotychczasowy dorobek, aktywnie działam społecznie od około 9 lat. Jestem radnym dzielnicy, działam w wielu stowarzyszeniach. Byłem do zeszłego roku jeszcze prezesem oddziału miejskiego Stowarzyszenia Koliber, którą to funkcję pełniłem przez kilka lat. Oprócz tego jestem członkiem, jak część z moich obecnych tu kolegów, Stowarzyszenia Młodzi dla Gdyni. No i aktywnie uczestniczyłem w życiu kół naukowych Uniwersytetu Gdańskiego. Przygotowaliśmy program przeznaczony dla miasta, ale przede wszystkim dla ludzi młodych. Jednym z istotniejszych punktów tego programu jest poszerzenie dostępu do bezprzewodowego internetu darmowego w Gdyni. Jakiś czas temu zrobiliśmy taki test. Niestety punkty objęte w tej chwili tym darmowym dostępem do internetu nie do końca się sprawdzają, one są ulokowane w miejscach, które na pierwszy rzut oka wydawałyby się całkiem ok. Natomiast kiedy sprawdzamy z komputerem, okazuje się, że zasięg takich hotspotów jest rzeczywiście niewielki i de facto obejmują tylko obszar kilku metrów wokół miejsc, w których jest ulokowane. Więc przede wszystkim trzeba byłoby popracować nad miejscami. No i postarać się postawić jak najwięcej takich hotspotów, żeby jednak ten dostęp do internetu docierał do jak największej rzeszy mieszkańców, przede wszystkim ludzi młodych. Pakiet Młody Biznes jest to pakiet propozycji wspierających młodych, przedsiębiorczych ludzi. Jak wiemy, od wielu lat w Gdyni panuje taka praktyka, że z roku na rok podwyższane są kolejne opłaty i podatki lokalne. Nic tak nie gasi zapału ludzi, młodych ludzi, potencjału, jak właśnie ucisk podatkowy. Zresztą pozwolę sobie tutaj przejść do pewnej anegdoty. Jeszcze w średniowieczu chłopi, płaszczyźniani, męczeni uciskiem podatkowym przez swoich włościan uciekali do miasta, zamiast przedsiębiorczo rozwijać się na swoim gospodarstwie rolnym i podobnie dzieje się tutaj. No, nie mamy jak zachęcić młodych ludzi do inwestowania w siebie, w przedsiębiorstwo, tworzenia nowych miejsc pracy, jeżeli nie damy im niższych podatków. Tak się składa, że podatki w Gdyni są jednymi z najwyższych w Polsce i z tą praktyką chcemy walczyć. Myślimy, że jest to najlepsza droga do tego, żeby konkurować z wielkimi miastami takimi jak Gdańsk. Właśnie obniżenie podatków powinno iść ściągnąć do nas przedsiębiorców, a także wspomóc naszych rodzimych młodych przedsiębiorców. Do Rady Miasta z pierwszego miejsca na liście PiS w okręgu numer 2 Chylonia Cisowa, Pustki Cisowskie, Dęptowo. Jestem radnym miasta mijającej kadencji. Byłem przewodniczącym Komisji Gospodarki Mieszkaniowej. Również pracowałem w Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa i w Komisji Budżetowej. Byłem autorem kilku inicjatyw, takich jak chociażby reforma rad dzielnic czy rewitalizacja zaniedbanych osiedli. Z wykształcenia prawo i politologia, a zawodowo związany jestem z gospodarką morską, pracuję w gdyńskim porcie. Z tych propozycji dla młodych, ja to akurat jestem stosunkowo najstarszym młodym, ale jeszcze uważam, że młodym, bo przed 30 mam 29 lat. I chciałbym może to właśnie te przedstawić dwa punkty, które dotykają tych ciut starszych spośród młodych rodziców. Po pierwsze miejsca w przedszkolach i żłobkach. Ja ogólnie tak osobiście jestem wielkim przeciwnikiem żłobka jako nienaturalnej formy opieki nad dzieckiem, młodości, ale różne sytuacje życiowe powodują, że ludzie są po prostu zmuszeni i muszą mieć dostępność do tego rodzaju opieki nad dzieckiem. Do tej pory w Gdyni było z tym bardzo kiepsko, był tylko jeden żłobek, w którym no,
praktycznie no, wyjątkowe szczęście było dostać tam miejsce w tym żłobku. No a nie każdego stać na zatrudnienie prywatnej opiekunki, no to wiadomo, no to idzie już ponad taki koszt, to ponad 1000 zł miesięcznie, zwłaszcza młody człowiek na dorobku nie może sobie na coś takiego pozwolić. Bardzo dobrze, że powstaje oddział tego żłobka w Dębtowie, będzie więcej miejsc, musimy cały czas pilnować i badać te potrzeby. Docelowo powinno być tak, że każdy gdynianin, każdy mieszkaniec Gdyni, młody, którego sytuacja życiowa zmusza do tego, żeby ze żłobka skorzystać, będzie miał taką możliwość. Jeżeli chcemy, żeby nasze miasto się rozwijało, żeby było nas Gdynia coraz więcej, a niestety jest nas już od wielu, wielu lat z roku na rok coraz mniej. Gdynia jest miastem starzejącym się. Potrzebujemy nowych, młodych Gdynian, którzy tutaj będą nasze miasto rozwijać przez następne pokolenia. No to musimy młodym ludziom, którzy są w takim wieku, że właśnie podejmują te decyzje i decydują się na to, żeby mieć dzieci, stworzyć wszelkie dogodności, wszelkie warunki ku temu. Druga kwestia to są przedszkola. Do niedawna był to ogromny problem, tak. Bardzo ciężko było znaleźć miejsce dla dziecka w przedszkolu. Sam dla mojej starszej córki szukałem tego miejsca w zeszłym roku i wiem, że nie było to łatwo. Sytuacja się poprawia, ale wbrew temu, co mówią władze miasta, nie jest jeszcze idealna. Można znaleźć jakiekolwiek miejsce w przedszkolu, natomiast nadal no, sytuacja taka, w której ktoś, mieszkaniec Chyloni czy mieszkaniec Pustek Cisowskich, by musiał dowozić dziecko do przedszkola na Oburze czy na Karwiny, jest absurdalna. Te miejsca przedszkolne, jakie są, ich ilość w skali miasta jest już wystarczająca, natomiast są one nie do końca racjonalnie, w sposób odpowiadający potrzebom rozmieszczone. Musimy to bardziej rozbić na poziom dzielnic, tak żeby nie tylko w skali miasta na papierze zgadzała się liczba miejsc w przedszkolach, ale żeby również w takiej najbliższej okolicy, w ramach dogodnego życiowo dojazdu czy doprowadzenia tego dziecka, młodzi rodzice mogli dla swoich dzieci znaleźć miejsce w przedszkolach. I ostatnia sprawa, o której chciałbym wspomnieć, to place zabaw. To również jest wielki problem. Tutaj troszkę namieszała nam Unia Europejska. Unijne normy dotyczące urządzeń zainstalowanych na placach zabaw no, są dosyć wyśrubowane i wiele, wiele starszych placów zabaw tych norm nie spełniało. One, zwłaszcza w spółdzielniach mieszkaniowych, te place zabaw zostały zlikwidowane i takich miejsc brakuje, tak, gdzie można by pójść z dzieckiem, spędzić czas na świeżym powietrzu. Na to musimy położyć nacisk. To nie są aż takie duże koszty. Tak? No, plac zabaw, no, umówmy się, to nie jest tam wielka droga, most czy podobna infrastruktura, więc leży w możliwościach miasta. Leży w możliwościach miasta zbudowanie tych placów zabaw właściwie w trakcie jednej kadencji w ilości wystarczającej. Widzimy, co się dzieje na plaży niskiej w Gdyni, gdzie powstał praktycznie jeden, jedyny taki porządny, duży plac zabaw w Gdyni. Przeżywa on oblężenie non-stop. Tak? Tam jest wszędzie pełno, nawet przy dosyć nie, zawsze pełno dzieci i rodziców, nawet przy dosyć niesprzyjającej pogodzie, nawet jak jest zimno, nawet jak jest deszcz, to obrazuje skalę potrzeb, jak bardzo takie place zabaw są potrzebne. Miasto ma niezagospodarowane nieruchomości praktycznie we wszystkich częściach, we wszystkich dzielnicach i uważam, że powinna być przyjęta taka zasada, że w każdej dzielnicy, a przynajmniej w każdej takiej większej dzielnicy, powinien znajdować się miejski, ogólnodostępny. Witam Państwa serdecznie, nazywam się Paweł Jerzewski, kandyduję z drugiego miejsca w okręgu nr 3, który obejmuje Chwarzno-Wiczynią, Witomino Radiostację, Witomino Leśniczówkę, Grabówek, Działki Leśne oraz Leszczynki. W polityce działam od ponad 6 lat, tak można powiedzieć. Jestem członkiem zarządu, sekretarzem Prawa i Sprawiedliwości w Gdyni. Jestem członkiem Rady Dzielnicy Witomino Leśniczówka. Zasiadam w Komisji Sport, Kultura i Edukacja. Jestem również członkiem Stowarzyszenia Młodzi Konserwatyści oraz Młode Pokolenie. Chciałbym zająć się głównie, jeżeli chodzi o nasz program w Radzie Miasta i przedstawić tutaj funkcje i potrzeby budowy nowych i poprawy nawierzchni istniejących boisk, na przykład do piłki nożnej oraz do piłki koszykowej. Z tego co wiem, w Gdyni znajduje się bardzo mało obiektów tego typu. Ostatnim sukcesem naszej Rady Dzielnicy i moim wnioskiem zostało wyremontowane boisko gumowe przy ulicy Grzybackiej na Witominie. Udało nam się stworzyć jednolitą nawierzchnię z gumowicy, która pozwala na normalną grę, bo samo boisko było zbudowane z płytek, które często odpadały. Chcielibyśmy również stworzyć takie boiska w każdej dzielnicy, w każdym okręgu, aby młodzież mogła spędzać wolny czas, na przykład uprawiając sport. I kolejną rzeczą, którą chciałbym przedstawić Państwu, jest to utworzenie Młodzieżowej Rady Miasta, która zaktywizowałaby młodzież ze szkół średnich.
chodzi nam głównie o to, by ludzie młodzi zaangażowani w życie polityczne oczywiście i życie miasta zasiadali w takiej Radzie Miasta przez jeden dzień, tak to jest w miesiącu, i mogli ustalić, czy tam uchwalić, dajmy na to swoje, przedstawić swoje problemy i podjąć jakieś uchwały związane ze swoimi problemami. Nazywam się Adam Młodnak, do Rady Miasta z listy PiS, mam 22 lata. Startuję z okręgu numer 2, numer 4 na liście. Jestem radnym dzielnicy Pustki Cisowskie Deptowo. Działam od 3 lat społecznie. Dzięki pracy w Radzie Dzielnicy udało mi się załatwić bardzo parę ważnych spraw dla mojej dzielnicy. To jest budowa sygnalizacji świetlnej na ulicy Jaskółczej, budowa chodnika przy ulicy Habrowej. Poznałem także problemy mieszkańców i właśnie dzięki rozmowom z mieszkańcami zdecydowałem się kandydować do Rady Miasta. Pomysł, który chcę zrealizować w Radzie Miasta, to tak jak mówił już wcześniej kolega Michał, to młody biznes. Sam osobiście prowadzę firmę w naszym mieście. Przyznam szczerze, że załatwianie wszystkich formalności w urzędzie jest dość skomplikowane. Nie mówiąc już o opłatach, które wynikają z założenia takiej firmy. Gdynia jest tradycyjnie młodym miastem. Chcę pokazać, że młody kandydat do Rady Miasta, młody radny, potrafi zrealizować dobre, świeże pomysły. Na pewno wprowadzę do Rady Miasta taki świeży powiew,